Witam Państwa serdecznie w moim kwarantannowym salonie artystycznym w gościnnym dworku białoprądnickim na promocji tomu poetyckiego Jerzego Hajdugi Uważaj na siebie. Autorowi towarzyszyć będzie charyzmatyczny lider zespołu Małe Kino Jarek Konkol oraz na skrzypcach Michalina Putek. Kilka słów o autorze. Polski duchowny katolicki. Należy do zakonu kanoników regularnych laterańskich. Jest autorem tomików poetyckich, sztuk teatralnych, licznych felietonów oraz innych form publicystycznych i literackich. Pracuje w parafii Przemienienia Pańskiego w Drezdenku jako kapelan chorych. Wiersze publikował m.in. w Tygodniku Kulturalnym, Salonie Literackim, Poezji, Literaturze, Więzi, Przeglądzie Powszechnym. Jego wiersze przekładano na język niemiecki i angielski. Jest autorem spektaklu Ten pusty krzyż, wystawionego w Olsztyńskim Teatrze imienia Stefana Jaracza. Jego twórczość jest przedmiotem licznych opracowań krytycznych. W 2019 roku ksiądz Jerzy Hajduga otrzymał dyplom honorowy Lubuskich Wawrzynów Literackich za całokształt twórczości. Pomysłodawca, współzałożyciel i gospodarz Teatru Kotłownia, działającego w podziemiach kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Drezdenku od 2015 roku. W jednej z ostatnich recenzji właśnie o tomie dzisiaj promowanym Arkadiusz Frania napisał: Jerzy Hajduga jest jednym z najbardziej awangardowych poetów wśród księży. Kategoria liryka duchownych zdaje się uruchamiać określoną wizję literatury religijnej, swoisty szablon skojarzeń, podczas gdy twórca z Drezdenka pisze przede wszystkim utwory świeckie, manifestując w nich powołanie do bycia poetą i to poetą z każdym rokiem coraz bardziej aktywnym, głodnym siebie w literaturze. Dowodzi tego widoczność pisarza w mediach społecznościowych i prasie kulturalnej oraz kolejne książki poetyckie. I w nawiązaniu do tego cytatu z Arkadiusza Frani chciałam zadać pierwsze pytanie. Czy ta medialna aktywność twoja wynika z tego, że jako twórca czujesz się już pewniej w mediach? Czy to jest tak, że Jerzy Hajduga ma coraz więcej do powiedzenia? Choć tak naprawdę myślę, że gdzieś to się spotkało. Tak, tak. To na pewno się spotkało. To nie jest takie jednoznaczne. Głód zawsze był dobrze, jest ten głód pisania, tylko że może w związku z jakąś taką sytuacją braku kontaktów, no to jest Drezdenko, to nie jest Kraków, moje miasto, a jest możliwość na Facebooku, to często właśnie tam wysyłam swoje wiersze i chcę tego kontaktu tak od razu. Mhm. Czyli jakby to tak nasiliło się także w tym czasie. Znalazłam informację, ale niepotwierdzoną, że Jerzy Hajduga wydał 35 tomów poetyckich. Nie. Ktoś tam liczył. To jeżeli już to tak gdzieś tam 21, może 22, ale to tak. Czyli to jest taka liczba, do której dojdziesz na pewno. Lech Szeglowski stworzył definicję hajdugana. Gatunek poetycki wykreowany przez poetę księdza Jerzego Hajdugę. To krótka, czterowersowa forma, w której tytuł, integralna część syntaktyki wiersza, jest zarazem jej pierwszym wersem. Cechy istotne hajdugana. Tytuł pisany majuskułami. Wielokrotne użycie przerzutni. Składniowo wewnątrz wersowe kolizje. Poetycka kondensacja zbliżona do japońskich gatunków haiku i senryu. Zaskakująca puenta. To w ogóle niesamowite, kiedy myśli się o tym, że obok siedzi autor, który stworzył nową formę poetycką. A czy to jest tak, że Jerzy Hajduga zawsze pisał hajdugany?
Na pewno nie. Kiedyś pisałem takie normalne miniatury, ale zawsze miniatury. Ja się nigdy jakoś nie rozpisywałem. Nie byłem nigdy wylewny, przynajmniej w pisaniu. Także mi jest obca powieść. Na pewno powieści się nie zabiorę. Natomiast forma miniatur zmieniała się. Takim punktem zwrotnym było zainteresowanie się formą haiku. To rzeczywiście mnie jakoś tak zbliżyło do jakiejś nowej dykcji. Ale mimo wszystko gdzieś tam byłem poza. Aż sobie wyrobiłem taką formę. Tą zauważył Leszek. Zresztą fascynata haiku, tłumacz, naśladowca i tak dalej. Tylko oni to są ludzie, którzy dbają zwykle o tradycyjne haiku, typu 5-7-5. Są tam troszeczkę inne szkoły. Moja mimo wszystko jest haikodalna, ale to nie jest haiku. Niech to zostanie miniaturą. Spodobała mi się ta nazwa Hajdugan. Hajdugan. Bo tak, w tym dźwięk mi się spodobał, bo tak, tu jest nazwisko Hajdugan. Jest coś, co właśnie związane z długością. Zbliża do japońskiego, naprawdę. Co jest też z długością, no bo tu jest właśnie długość czy krótkość. Czyli haidu, no du, gan. Gani, długość. Mm-hmm. Czyli musi być krótko. No tak, ale jakby ja myślę, że tutaj jeszcze też chodzi o treść, no bo w haiku jest ten nastrój, prawda, ta opisowość. W tym scenariu są silne emocje, jakby gdzieś uczucia. A wydaje mi się, że jakby też hajdugany mają swoją tematykę, swoje emocje, jakby gdzieś bardzo specyficzne. Tak, to jest specyficzne i dlatego jakaś taka nowa nazwa. A pod koniec tomu Uważaj na siebie są fragmenty, które są jeszcze krótsze. Krótsze są o ten tytuł. Czy można powiedzieć, że jeszcze ta forma ewoluuje w stronę takiej, no właściwie, syntezy? Forma na pewno ewoluuje, tylko teraz zastanawiam się, czy nie dojdzie do takiego momentu, że będzie wiersz z jednym słowem. Nie, tak to aż nie. Jakkolwiek zwracam uwagę na słowo i raczej idę w kierunku ascezy słowa. Mm-hmm. Ascezy słowa, żeby jednak było nie mniej słów, a więcej treści, czyli żeby te słowa wywoływały rzeczywiście u każdego jakieś przeżycia, wrażenia, taki właśnie dźwięk, który wywołuje i na tym mi zależy też w pisaniu i się udaje. To znaczy czytelnicy, którzy lubią taką formę, to im wystarczy. Mm-hmm. Bo ja też zastanawiałam się właśnie nad tym, czy patrząc na poszczególne strony tomu, czy można by to wydrukować na maleńkich karteczkach tyle, ile zajmuje wiersz. I zrozumiałam, odpowiedziałam sobie sama, że nie, że to jest tak, że po prostu ta przestrzeń, ten oddech jest w twojej poezji niezwykle potrzebny. Dlatego, że jakby czytając te wiersze, czytając poszczególne słowa, jakby na każdym etapie jesteśmy w stanie się zatrzymać i nie tylko zastanawiać się nad tym, co poeta chciał powiedzieć, ale także jakie emocje, jakie obrazy one w nas budzą. Tak, właśnie. I też o tym myślałem, bo tak jak się weźmie tomik na początku, to zaraz, jak zeszyt, a wiersz gdzieś tam w kącie. Mhm. Ile przestrzeni. Ale właśnie to jest właśnie dobrze, że ta przestrzeń jest. O to mi chodzi, żeby sobie człowiek zapisał. Nawet aby chciał, to niech sobie zapisze na tej wolnej, na tej przestrzeni słowa. Interpretacja. Tak. I ostatnio ja taka właśnie a propos tego tomiku, no kupił mój znajomy, była ładna pogoda jak dzisiaj, sobie gdzieś tam siadł na ławce, no i tak przegląda, właśnie czyta. Przeczytał cały tomik, ale zaraz, to nie tak, że tak przeczytał i coś mu tam zostało. Ta końcówka to w ogóle go tak zwaliła z nóg, bo troszeczkę inna,
inny przekaz, ale też zachowujący dykcję trzywersową, fragmenty z czasu kwarantanny i tak właśnie z powrotem. I co powiedział, o co mi chodziło, że niby tak się czyta i tak dalej, ale gdzieś tam coś zostaje i człowiek wraca. Wraca do tych niektórych wierszy i się okazuje, że to jest słuszne i to jest właśnie sztuka twórcza, że coś nowego znajduje, jakąś nową myśl, nowe przeżycie dzięki tym trzem wersom. To jeżeli już wziąłeś do ręki tę książkę, tak? To może poproszę o pierwsze teksty. Pierwsze teksty. Właśnie, to jest zawsze taka trudność, bo to trzeba w to wejść. Bo miałem niedawno, to a propos właśnie skrzypiec w Drezdenku, taki festiwal muzyki kameralnej, już 25 rok, więc taki troszeczkę jubileusz. I zaproponowano mi, żeby wstąpiła pani ze skrzypcami i ja. I czułem wtedy, że jak jest ta muzyka, ja teraz mam wejść, czyli bez podkładu już, tylko tak wejść, to czułem, że jest coś tutaj za mało. I pozwoliłem sobie, bo tak chyba dobrze zrobiłem, żeby jak gdyby powtórzyć wers. Nie trzymacie tylko tego zapisanego wersu, tylko jak gdyby czujesz, że coś jeszcze, coś jeszcze, jakaś jest już cisza. Ten, który chciałbyś, żeby w słuchaczu się utrwalił? Tak, tak. I wtedy, o na przykład, bo to są takie wiersze, które się bardzo podobały, wątek matki jest u mnie częsty, właśnie w każdym tomiku. Dajmy na to, nikogo za ścianą. Nikt tak nie potrafi milczeć, jak ty, mamo. I wiesz, później tytułowy. Uważaj na siebie. Tak mnie żegnała. Żegnała mama. I żegna. Tu sobie już zdradzę, dopowiedziałem. Jedno słowo, bo mi brakło, żeby gdzieś tam zatrzymać myśl. O, mieszkań wiele. Drzwi otwarte. To ty, synku. A to ja. Wiadomo, że jak już gdzieś tam przeczytam kilka tych wierszy krótkich, to już was prowadzę w trans. Ale to trzeba zacząć, nie? Zacząć, bo jak się tak zacznie ni stąd, ni zowąd, to zanim się chwyci, wejdzie w rytm. Zresztą muzycy to znają, że klimat jest ważny, żeby wejść w klimat, was wyciszyć. Nie jest to łatwe, bo łatwiej jest, nie ma co ukrywać, przekazywać wiersze, które mają jakiś tam wstęp, rozbudowę, klimat i tak dalej. Ptaszki śpiewają, wejść. A tutaj takimi krótkimi formami ta kość dotknąć, ale się udaje. To może teraz poprosimy o muzykę, tak. Tylko zanim państwo się przygotują, ja kilka słów powiem o zespole Małe Kino. Zespół oficjalnie powstał w 1999 roku, ale początki ma wcześniejsze. Wszystko zaczęło się od wojskowej historii Jarka Konkola z wierszem Lechonia Pytasz, co w moim życiu, z wszystkich rzeczą główną. To symboliczna inicjacja w poezję śpiewaną. Właśnie dzięki Lechoniowi powstały pierwsze kompozycje Jarka Konkola. Potem nagrania wspólnie z Jackiem Pawlusem i kaseta. Dopiero po tym fakcie narodził się zespół Małe Kino. Zespół wydał 3 płyty. Drugie życie, Prawda i sny, Pod Jaworem. To najnowsza płyta z tego roku. Z tekstami m.in. Leśmiana, Lechonia, Asnyka, Wyspiańskiego, Twardowskiego, Błoka w tłumaczeniu Lechonia. Te płyty to rok poetycki albo rok progresywny.
skład osobowy zespołu ulegał i ulega zmianom. Dzisiaj zagra dla nas w składzie Jarek Konkol i Michalina Putek. Są myśli, są słowa, są gesty. Są myśli, uczucia, nic więcej. Jest życie tak ciche i skąpe, biegnące powoli koło mnie. Jest zegar, w nim czas się zatrzymał. On żyje, choć umarł w tym miejscu. Każdemu wybije godzina. Chcę tylko jednego gestu. Jest zegar, o niczym nie mówi, a mówić chcę bardzo wiele. I strach wciąż rozsiewa paniczny, gdy oddech swój wokół rozleje. Dziękuję serdecznie. Chciałam wrócić do tego, o czym już troszeczkę mówiliśmy, o możliwych interpretacjach. Kiedy czytałam te teksty, pomyślałam, że jest wiele możliwych. A przy różnych zastanawiałam się. Znalazłam też taką recenzję pani chyba Krystyny Kamińskiej o tym, gdzie tam podaje do jednego wiersza 6 możliwych. I chciałam cię zapytać po pierwsze, ile interpretacji ma autor własnego tekstu? I czy są czytelnicy, którzy zapamiętują bardziej własną interpretację niż to, co przeczytali?
Te wiersze mają taką siłę, że właściwie za każdym razem, i chyba o to chodzi, jest no, inna interpretacja. Ja na przykład pamiętam, bo pisząc wiersz, to pamiętam daną sytuację jako autor, która jak gdyby przypomina tę sytuację, ale z drugiej strony też i patrzę już pod innym kątem na to przeżycie, prawda? Kiedyś mogłem się wkurzyć. I wiem, że tak było, pisząc dany wiersz, a później patrzę, że zupełnie mogę co innego odczytywać, nawet inaczej. A to pytanie o tyle jest dla mnie jakąś taką sugestią, żeby zdradzić, jak ten może tomik powstał. Bo on powstał w większości w ogóle przed pandemią. No, kto by sobie wyobrażał gdzieś tam pandemię. Także te uczucia zawsze były i są. Samotność, jakieś tam przeżycia, wspomnienie, one zawsze były i są. Tylko że pandemia, co chyba każdy z nas odczuł, jak gdyby wyolbrzymiła, stragizowała pewne przeżycia, jak gdyby nowe spojrzenie. W tym tomiku to zaznaczyłem zupełnie, nie lubię przypadków, ale zupełnie z innego powodu. Gdy się już redaktor, pan Kuczkowski, bo to jest wydawnictwo Toposu, biblioteki Toposu, zajął się już tym tomikiem, mówi do mnie, żeby coś musimy zrobić, bo sprawa techniczna, sprawa kartek. No składa i właściwie no, dwa wiersze gdzieś tam dać nagle jakoś inaczej, a jest tendencja, żeby dać jeden wiersz. Wtedy wpadłem na pomysł, bo już wtedy zapisałem, no to już stan pandemiczny, te właśnie fragmenty. Wysłałem mu to i się bardzo ucieszył. Bo one zarazem zachowały ten dykcję, ten klimat tego, co pisałem wcześniej, a miało być opublikowane i jest opublikowane. I w ten sposób te moje wiersze, pisane przed pandemią, nabrały zupełnie innego oblicza. Zupełnie innego oblicza. Ta samotność i tak dalej inaczej wyglądała w czasie pandemii. Nawet to uważaj na siebie. Nie pamiętam właśnie, czy ja napisałem to wcześniej, czy w pandemii, ale ten tytuł też się właściwie kojarzy z pandemią. Uważaj na siebie. Ja to znam jeszcze, pamiętam z czasów, no, jak moja mama żyła, to tam były podobne sformułowania. No, typu jako pożegnanie. No, albo dbaj o siebie, o tak, coś takiego, a tutaj uważaj na siebie, nabrało tej siły pandemicznej. Tak jak tutaj wspomniałaś, no jestem kapelanem szpitalnym. Wiadomo, że inna praca w pandemii, w tym szczytowym momencie, w marcu, kwietniu, tylko miałem wchodzić na wezwania i tylko tam, gdzie byłem wezwany, oczywiście rękawiczki, maseczki i tak dalej, no to było coś okropnego. I też słyszałem od swoich parafianek, nawet od swoich znajomych, od facebookowych nawet, bo tam mnie znają z tej strony, że zwłaszcza Ela, Adamic, tam Ilona i tak dalej, czy Henryka, zawsze piszą, ale uważaj na siebie, uważaj na siebie. I to tak się to przyjęło. To może pozwolisz, ja zacytuję tutaj to, co Ela Adamiec napisała, jak zinterpretowała ten tytuł. Uważaj na siebie, bo to czas odosobnienia, pozornej samotności i oddalenia. Uważaj na siebie, by niepotrzebnie nie ryzykować, a jednocześnie by nie stracić w tej izolacji, by nie przestać ufać, kochać. A dla mnie ważne jest chyba właśnie to, co napisała pod koniec, że w izolacji można zatracić siebie, ale też
tak jak rozmawialiśmy chwilę przed spotkaniem, te bliskie relacje z rodziną, z przyjaciółmi? No czas, który dużo też nam podpowiedział. No ja jestem księdzem, no troszkę może też inaczej żyję rodzinnie. Mm-hmm. Właściwie to jestem już takim starszym księdzem, że tam dawno już rodziców nie ma. Tylko bracia to już nie jest ta sama relacja, co z rodzicami. Nie ma co ukrywać, wspólnota no też nie jest rodziną. Mm-hmm. Nikt mi tutaj nie wmówi, że wspólnota jest rodziną. Szanujemy się i tak dalej. I w tym momencie, tej pandemii, przychodzi ta cisza. Nawet nie chciało mi się słuchać radia, co tak czasami lubię. Chciałem po prostu tej ciszy, która mi wystarczyła. Wtedy rzeczywiście dużo, dużo pisałem, rozmyślałem. I tak patrzyłem sobie, właściwie do kogo tu przedzwonić. Mam czy bliższych, czy dalszych znajomych, przyjaciół, ale nie aż takich, żebym w tym momencie nie potrzebował. Zaczęła mi samotność, ta klasztorna. Też się rzadko widzieliśmy ze współbraćmi, tylko obowiązki tam wspólnej modlitwy, czy tam posiłki. I właściwie każdy się zamykał w domu. Tym bardziej, że młodzi, uczący, no też nie chodzili do szkoły. Ja tylko na wezwania do szpitala. No i te msze święte. Wieczorem i rano, kiedy można tylko było wejść trzem osobom. No to wszystko to słuchajcie, to no coś makabrycznego. No i święta wielkanocne. No wam to współczuję, macie rodziny, to na pewno inaczej to odczuliście. No święta wielkanocne właściwie nic też nie były rodzinne. A myśmy, no nie wiem, jakiś taki pomysł, uważam troszeczkę przesadzony ze strony wyższych władz Kościoła w okresie Wielkanocy, Triduum, mogło tylko wejść 5-7 osób. Co pomyślałem w cichości, albo zamknąć ten Kościół, co może by było może jakimś ciosem, a taki lekko otwarte drzwi, to też mi się nie podobało, to ludzie starsi, ludzie przychodzili tylko ci, którzy mieli intencje. Mhm. Puszczaliśmy zakrystią, żeby mogli wejść i wyjść tą samą drogą. Liturgia odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Czwartek, piątek, sobota wielka. I tutaj no, spotkanie nasze, mówię, to nie z rodziną, tylko wspólnota, to takie to wszystko. Ani to tego jajka wspólnego wielkanocnego. No tak jakoś żałobnie przeżyliśmy i też właściwie się nie szło do znajomych, bo nawet chyba nie było wolno, przypuszczam, jakoś tak mm-hmm. i duchowo i fizycznie, żeby każdy siedzi w domu. Mm-hmm. I tutaj ten czas właśnie pandemii tak mi odkrył wiele spraw. Myślę, że każdy z nas się zmienił, to jeszcze wyjdzie z nas. Ten czas dał nam dużo, dużo do myślenia. Ja myślę, że też wyciszył i w dużej mierze właśnie otworzył na poezję, na to, żeby zacząć rozumieć metafory, prawda? Szukać gdzieś pocieszenia, odpowiedzi. I właśnie, i dlatego też mi się wydaje, że też to był taki czas dla mnie też i twórczy, bo tam wspomniała jedna ze znajomych, że jakoś pędzę, jakbym bał się, że już ostatnie wiersze i tak dalej. Nie, no po prostu czas, no bo to jest, zresztą znamy ten stan, jak ktoś tworzy, że ten czas sprzyjał tworzeniu. Czy muzyki, mm-hmm. czy poezji. Tylko, że no właśnie. I tak się zastanawiam, gdyby nie było tych środków społecznościowych, środków masmedialnych, typu Facebook, co by o nim rzec? To nie wiem, z kim miałbym kontakt. Mm-hmm. Księża się na wierszach nie znają. No nie są ani rodzina, ani tam przyjaciele. Komórka, no to też nie daje wszystko, telefon komórkowy.
No także tak, no wiele, wiele spraw, taki trochę katarzis, ale myślę, że jakoś z tego wyjdziemy. To może poproszę Cię o przeczytanie właśnie tych fragmentów, tych jeszcze krótszych form hajduganów, to co powstało w okresie pandemii, skoro tyle o tym rozmawiamy. Tak, to właśnie się tak rozpisałem, tak sobie ułożyłem. One też mają inny zapis graficzny, prawda? Bo to tak, tak, tak. Znaczy tak, piszę te swoje krótkie wiersze i w tym czasie jakoś to mi się ułożyło w jakiś scenariusz. Zastanawiam sobie, z tych wierszy ułożyć scenariusz pod tytułem Fragmenty z czasu kwarantanny. I one są już bez tytułu, tylko oczywiście, że one miały tam tytuł, może mają gdzieś, ale też mogą istnieć bez tytułu. I tak znalazłem takich kilka i właśnie oddałem to, co chciałem oddać. Ten straszny czas w tym pomieszczeniu, w pokoju, ściany, pokój, ani wyjść, ani pogadać, ani się w ogóle nic się nie chce. Fragmenty z czasu kwarantanny. Nie wiem, jak ty. Chcę cię zobaczyć całą. Nawet gdy dłużej czekam, mam chwilę na wieczność. Z kąta w kąt tylko ściany kłócą się o mnie. Z kąta w kąt. Przed chwilą okno odezwało się. Ja też. Stoję w oknie z widokiem na moją uliczkę. Nikogo. Została odległość, niepodanie ręki. Jeszcze mebluję krzesło przy stole. Jeszcze mebluję krzesło przy stole. Poproszę o piosenkę. Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną. Powiem ci, śmierć i miłość, obydwie równo. Jednej oczu czarnych, drugiej modrych się boję. To są dwie me miłości i dwie śmierci moje. Jednej oczu czarnych, drugiej modrych się boję. To są dwie me miłości i dwie śmierci moje. Przez niebo rozgwieżdżone w pośród nocy czarnej, to one pędzą wicher międzyplanetarny. Ten wicher, co dął w ziemię, aż ludzkość wydała na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała. Na żarnach dni się miele dno, życia się wierci. By prawdy się najgłębszej dokopać
istnienia. I jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia. Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. I jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia. Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. Przez niebo rozgwieszczone w pośród nocy czarnej, to one pędzą wicher międzyplanetarny. Ten wicher, co to w ziemię aż ludzkość wydała, na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała. Zapasów nierównych, nie znając kresu rządzy, kres znając możliwości, jak w lekkim szumie skrzydeł aniołów ciemności, w piekielnej śpie rozkoszy siedmiu grzechów głównych. Zaszedłszy zawątpienie, cierpienia, rozprawy, i idę tam, gdzie rzeczy ludzkie się nie liczą, i patrzę w owe grzechy milczące jak stawy, i wiem już obojętnie, com wiedział z goryczą. Znam ciebie wciąż się rwąca jak pies, furia wściekła, co kąsasz na wolności, ja wiesz pod batem. I dzisiaj pomyślałem, tym myślą nad światem, że przecież są i tacy, co pójdą do piekła. Na żarnach dni się miele dno, życia się wierci. By prawdy się najgłębszej dokopać istnienia. I jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia. Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. I jedno wiemy od śmierci. Chciałam wrócić na moment jeszcze do interpretacji twoich wierszy. Właśnie w tej kolizji, którą opisał Lech Hajku, w składniowo wewnątrzwersowych kolizjach, jakby upatruje tych możliwości wielu interpretacji, bo jeżeli nagle coś jakby zaburza ten rytm, logikę, to wtedy myślę, że jest takie poczucie, że zaczynamy to interpretować inaczej albo na różne możliwe sposoby. Ale też ciekawa jest relacja między ja i ty.
Dlatego, że ona też w twoich wierszach jest, nie jest jednoznaczna. Że rozmawiasz ty ze sobą, ale ze sobą w bardzo różnych czasach, w przeszłości najczęściej, ale też gdzieś pojawia się przyszłość, oczywiście teraźniejszość. Prowadzisz dialogi z innymi, tak jak tutaj w zacytowanym tekście z mamą, i ona znowu jest, należy do przeszłości, ale jest zawsze, prawda? Ale też wydaje mi się, że są jakby dialogi innych osób, które brzmią na tyle osobiście, że można by odnieść do podmiotu lirycznego, do autora, ale niekoniecznie. Jak to jest z tym dialogiem? Ta sprawa już wyniknęła przy moich miniaturach typowych, gdy pisałem miniatury. Pytanie było, właśnie, czy ja rozmawiam z Bogiem, czy z kobietą. Nawet ja się nie obrażałem. Lubię, jak ktoś czyta nieznacznie. Uznano, że niektóre moje wiersze, miniatury są nawet tak zwane erotykami. Mm-hmm. No, no ale bądź co, bądź co, pieśń nad pieśniami właśnie. Także taka interpretacja jest do dzisiaj. Nawet przy tych krótkich formach. Czy ja rozmawiam ze sobą? Tak. Czy rozmawiam z kimś? Tak. Czy rozmawiam z Bogiem? Tak. I to są to... Też może sceneria też może wpływać na to, podpowiedzieć. Mm-hmm. Czy rozmawiam, nawet i o czym rozmawiam. Przypomnieć, znaczy sobie przybliżyć, że na pewno to chodzi o może miłość, może przyjaźń. Sam już nie wiem, o co chodzi, ale przecież nie jestem sam. Jeżeli chodzi o te relacje, to właśnie te obrazy sugerują coś. O, na przykład, no wiadomo, jeżeli płomienny list, obok stos kopert wygasa jak znicz. To może być miłość, może być przyjaźń. Już tak konkretnie, na pewno nie Pan Bóg w sensie bezpośrednim. Albo żywe słowa. Wysłałaś w kopercie, jeszcze zdążyłem uratować. To też konkretnie, prawda? Mm-hmm. Czy to jest miłość, czy to jest przyjaźń? Moja sprawa. Każdy gdzieś tam swoje ma uczucia i niech się tego nie wstydzi. Łza rozmarzona. Nie dotykaj, proszę. Ona chce dłoni. To znowu bliskość osoby konkretnej. Także są takie relacje tak międzyludzkie, konkretne. No ale też są oczywiście też i do Boga, jakkolwiek może bardziej ukryte, ale nawet i w tych relacjach międzyludzkich tam też się mieści Bóg. I ja zresztą zawsze byłem taki, że... No na pewno zawsze jest przestrzeń sakrum. Właśnie, bo to mi chodzi o tę przestrzeń. Zawsze unikałem takiej dosłowności podmiotu, że czy to jest Bóg, czy to jest bliska osoba mi w sensie tutaj bezpośrednio. To nie było dla mnie najważniejsze. Ważne było to, że zawsze te relacje zawsze, no tak, chcę przynajmniej czyste. Także tutaj też się nie boję, jak ktoś odnajdzie Boga. Nikt się nie zgorszy, że też i w przyjaźni czy miłości odnajdę Boga. W tych wierszach jest
sporo smutku, właśnie są te łzy, które tutaj już przywołałeś, a jest ich jeszcze więcej. Ale one też mają to, co właśnie znowu pani Adamiec zauważyła, że są też i jest też optymizm. Ona napisała w ten sposób: one uczą mnie być szczęśliwą, dostrzegać, a równocześnie bezkarnie wspominać i śnić. Czy trudno jest krzesać optymizm właśnie przez łzy w tych trudnych czasach? Czasy są trudne. Tylko ja zawsze, każdy kojarzy, no często dużo ludzi smutek. Mi się wydaje, że bardziej to jest liryka, melancholia. Czy liryka, melancholia tylko wyznacza smutek? Mm-hmm. Myślę, że nie. Mm-hmm. Znaczy ja mam takie odczucie, że one wymagają wyciszenia, zanurzenia się duchowości, że to nie są teksty, które można czytać literalnie. Tak, tak, to absolutnie. Tak, tutaj, tu już trzeba mieć no, tak zwany ten słuch no, literacki, w sensie już takiego człowieka doświadczonego. Na pewno nie są to wiersze, które by uczyły młodych pisania wierszy. To się dochodzi już później do takiej ascezy. Ale są ludzie, którzy czytają takie wiersze, chcą takich wierszy. Właśnie są taką, właśnie, taka, to jest taka medytacja. Żeby nie było rozgadane, on sobie tylko otwiera. I, tak jak czytamy, za porównanie, ale na czym polega w ogóle czytanie czegokolwiek? Sięgamy. Zaraz, a to mi właśnie, akurat teraz mi to zabrzmiało i zaraz, coś nowego. I tak, przepraszam za porównanie, ale tak się powinno czytać, tak jak czytamy Ewangelię. Mm-hmm. Pieśń nad pieśniami i tak dalej. Teksty, które właściwie znamy. Ale spróbujmy sobie, no ja tak próbuję, może z tej racji, że no, jestem osobą duchowną, coś tam przeżywam, wkurzam się, oczywiście nie sięgam po swoje wiersze, ale po Biblię. I jest tak często, że tak otworzę, taki fragment sobie znajdę, że no, tak do mnie przemawia. Tu nie chodzi o to, że od razu bym się czuł, prawda, nie był wzięty, ale do mnie przemawia. I wracam do tego. I właśnie jest to taka medytacja, wiadomo, przy świętym innego typu, przy wierszach innego typu, też mi chodzi o medytację. Mm-hmm. Chciałam na koniec zapytać właśnie o ten czas, bo czas pandemii to nie tylko te fragmenty, nie tylko te krótkie formy, ale także zacząłeś pisać prozę, właściwie wchodzić w dialog z czytelnikami. Tak, znaczy tam też już troszeczkę wcześniej, ale później jak zwykle ta pandemia tam troszeczkę przyspieszyła. Znaczy mam więcej tych zapiski, tak. Jak powiedziałem, nigdy nie będę wylewny, więc nigdy nie będę aż taki pracowity, żeby gdzieś tam powieść napisać, bo to wymaga już takiej pracy, prawda, wiadomo, trzeba jakiś plan zrobić sobie. Ten ktoś mówi tak, ten mówi ktoś tak, pod takim krzakiem, pod takim domem. To nie. Tutaj bardziej mi chodzi, to jest taka proza poetycka. Mm-hmm. O, proza poetycka. No ale też przybliżasz taką przestrzeń, która w większości jest niedostępna, prawda? Kapelana szpitalnego i tak, jakby tak. Gdzieś spojrzenia stamtąd. Tak, może zdradzę, dlaczego tak robię. Bo to nie jest po raz pierwszy, bo ja współpracuję z aspektami. To jest dodatek diecezjalny, diecezji Górsko-Gorzowskiej, przy niedzieli. Mm-hmm. I ja jako kapelan szpitalny mam swoją rubrykę, na końcu się nazywa Z przychodni wierszy kapelana. I tam gdzieś przedtem rzadziej, tak raz w miesiącu, teraz w związku z tą pandemią, aż dwa razy w miesiącu. Jak to robię? Jako że często publikuję na Facebooku, tylko nie dlatego, żebym... Raczej to robię twórczo.
Mhm. Nie dlatego, żeby tam z kimś zagadać, bo mam też przy tym, brzydkie słowo, jakiś interes. To znaczy, publikuję, oczywiście chcę wiedzieć, co się podoba, czy nie. I później, w jakimś czasie, gdzieś tam moje wiersze plus te komentarze, mm-hmm. tutaj jak zauważyłaś, Ela ma takie bardzo, takie rozmowne, czy tam jeszcze jest Jola i inni. I te komentarze później jak gdyby budują myśl. I to zwykle taką ostatnią, bo tam kilka wierszy jest i one sugerują mm-hmm. taką myśl, z której układam prozę poetycką. Ale właśnie do tych wierszy. Wybieram sobie dzisiaj trzy wiersze zwykle. I taka proza poetycka. I tak wygląda ostatnio mój kącik w niedzieli w aspektach z przychodni wierszy kapelana. Co mi też tak pomaga właśnie. To jest taka korespondencja, taka na bieżąco z czytelnikami poprzez Facebooka. No, a doskonałym przykładem na to, w jaki sposób podchodzisz do rzeczywistości, jest ten wiersz, który wczoraj zamieściłeś o pakowaniu się, o tym, że jakby w walizkach też, w torbie też ma być coraz mniej rzeczy. I z jednej strony my mieliśmy sygnał, że jedziesz tak. do Krakowa, a z drugiej strony tak naprawdę no, niesamowita metafora życia, prawda? Tak, nie znam że tego. Coraz tak, mniej tak. potrzebujemy. I właśnie to właśnie, a propos, rzeczywiście, to był fakt, bo nie lubię się pakować. Co się lubi pakować? No, walizka otwarta, coś tam muszę wziąć, oczywiście nie brać tyle rzeczy, no bo później to wszystko jest ciężkie i niepotrzebne. I taka później wyszła, no taka myśl, ten czy wersowa. Tytuł taki dosyć, no też bym powiedział, pakuj się, tak różnie brzmi. Ile to razy się słyszy, pakuj się w walizki i z domu czy tam z rodziny, prawda? A tutaj pakuj się, walizka otwarta. Tylko mm-hmm. tam, co tam, tylko właśnie a propos, że kto wiedział, to wiedział, że rzeczywiście ja się pakuję i jadę. A kto nie wiedział, to właśnie mi się podoba. Większość nie wiedziała osób. I od razu, mm-hmm. że piękna myśl, że w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Także to jest takie właśnie piękne, że kto wiedział, to wiedział, a rzeczywiście walizka jest. Myśl jest znakomita, przekazana i tyle interpretacji. A propos wielości no właśnie, interpretacji. Krótkiego tekstu. To może na koniec poproszę jeszcze o kilka tekstów, żebyś przeczytał. Tak, jesz. Ale będzie, będą jeszcze grać. Tak, tak, nie, oddamy scenę oczywiście i Michalinie, i Jarkowi. Mm-hmm. Może tak właśnie na koniec, żeby trochę z innej półki. Długi powrót jest mi blisko do siebie, a nawet bliżej. Sam już nie wiem, o co chodzi, ale przecież nie jestem sam. Uwierz. Może za długo milczę, ale uwierz, też mam z kim. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, Michalina Putek i Jarek Konkol. Rozchyl tylko raz zasłonę z niewidzialnej bieli. A zobaczysz taką stronę, od której wzrok dzieli. Ręką z ciała uwolnioną tchniesz umarłej drżące łono. Ciężką bramę pchniesz zamknioną mamertyńskiej celi. Thank you.
Twojej tylko w Twojej mocy, byś zobaczył siebie. Byś doczekał Wielkanocy na Twym własnym niebie. Ujrzał świętych twarz przy twarzy, którzy stąpią swych witraży i roztrącą ci grabarzy na Twoim pogrzebie. Rozchyl tylko raz zasłonę z niewidzialnej bieli, a zobaczysz taką stronę, od której wzrok dzieli. Ręką z ciała uwolnioną tchniesz marłej drżące łono. Ciężką bramę Dziękuję serdecznie. Gośćmi Państwa i moimi byli Jerzy Hajduga, Jarek Konkol i Michalina Putek. A spotkanie zostało zrealizowane w ramach stypendium Ministra Kultury i Sztuki Kultura w sieci. Dziękuję serdecznie.